Molly jest największą fanką Blackpink na świecie. W swoich marzeniach mogłaby z łatwością stać się jedną z nich. Ale czas przestać marzyć i zacząć próbować. Dziś na niebie zabłyśnie nowa gwiazda K-popu. Hej, internecie! Poznajcie Molly z lajkami i komentarzami. Ale wygląda na to, że ludzie na TikToku, którzy widzieli jej live'a, nie docenili jej talentu. Bardzo się zdenerwowała. Już nie wierzy w swoje marzenie. Oczywiście tata usłyszał jej czterooktawowy płacz. Głównym zadaniem każdego taty jest spełnianie marzeń córki. Teraz jego problemem jest sława Molly. Poczuj ten rytm, Molly. Idź po swoje marzenie. Podczas gdy mama gotowała śniadanie, tata i Molly szukali rzeczy, których potrzebują do filmiku. Musieli odwrócić uwagę mamy starą sztuczką, aby wziąć więcej surowych jajek. Tata na pewno będzie miał siniaka na plecach. Mama bardzo starała się go ratować. W weekend pójdzie do fizjoterapeuty, żeby coś z tym zrobić. Tata zrobiłby wszystko dla swojej córki. Tacki na jajka są najlepszą izolacją akustyczną. Wystarczy je pomalować i przykleić do ściany. Teraz drugie łóżko to studio, w którym narodzą się przyszłe hity świata. Molly potrzebuje też jasnego oświetlenia do inspiracji. Jej tata jest najlepszy na świecie. Oczywiście po twoim tacie. Wszystkie gwiazdy mają ogromne szafy pełne fajnych ciuchów. Molly naprawdę tego potrzebuje, ale dla ich rodziny to za drogie. Więc tata zrobi to z rzeczy, które ma pod ręką. Slogan taty to myśl mniej, rób więcej. Oczywiście musi go pomalować na ulubiony kolor Molly. Wierzy, że jej się spodoba. I naprawdę tak się stało. Po prostu to uwielbia. Tata może być z siebie dumny. Zasługuje na smakołyk. Teraz przyszła gwiazda ma nowy problem. Który look powinna wybrać? Czarny czy różowy? Napisz swoje pomysły w komentarzach. Molly idzie na spacer po inspirację. Piosenki same się nie napiszą. Ale prognoza mówi, że na dworze mocno pada. Lepiej najpierw sprawdzić pogodę. Deszcz sprawił, że poczuła się smutna, ale to nie czas na smutki. Musi się rozweselić. Jasny pasek LED-owy z Instagrama wykonał świetną robotę. Liczy się tylko to, jaka jest pogoda w środku. Potrafi zmienić kolor w aplikacji telefonu, ale nie powinna dotykać chmur, jeśli nie chce, aby uderzył ją piorun. Molly postanowiła wspiąć się na drugie łóżko. Z jej wzrostem to niełatwe, ale plecy taty były pod ręką, a raczej pod stopą. Nawet nie zdjęła butów. Będzie potrzebował kolejnej wizyty u fizjoterapeuty, żeby mu przeszło. I to nie jedyny problem. Teraz Molly boi się zejść. Boi się też trampolin po tym, co wydarzyło się w parku, kiedy została złapana w locie. Bez względu na to, jak bardzo tata się stara, ona nie będzie skakać. Ręce taty pomogą, ale podobnie jak jego plecy, nie będą trwać wiecznie. Postanowił pomóc jej pozbyć się lęku własnym przykładem. Obejrzyj i dowiedz się jak. Chyba nic nie mogło się nie udać, ale jego waga była zbyt duża dla tej trampoliny. Tata udaje, że ma się dobrze, jak prawdziwy mężczyzna. Odważnie przyznał, że się mylił. Lepiej zrezygnować z trampoliny. Zjeżdżalnia to najlepsza rzecz do zjazdów. Zamienia ten proces w zabawną przygodę. Głos to mięsień, który należy trenować. Kabel od mikrofonu ogranicza dziecku wolność. Potrzebuje więcej miejsca. Może tatuś coś poradzi. Rozwiązanie było bardzo proste. Nie ma kabla? Nie ma problemu. Może chodzić z mikrofonem, wyobrażając sobie scenę Madison Square Garden. Jest jeszcze jeden problem. Teraz mikrofon nie działa, ale tak jest lepiej. Przynajmniej nikt nie usłyszy jej głosu. Tata zrobił fajny łańcuch na przeprosinę. Ale to nie wystarczyło. Jego kapryśna córka i tak nie da mu spokoju, więc od teraz będzie miał mikrofon na statywie. Trzymaj głowę wysoko, kochanie. Sięgnij chmur. Próby działają lepiej przed publicznością. Najlepsza publiczność to ta, która nie opuści koncertu i nie poprosi o zwrot pieniędzy. To wspaniale, że Molly ma od tego przyjaciół. Ta piosenka nazywa się Kanapka bez sera. Jej publiczność uwielbia tę smutną balladę. Zawsze marzyła o wskoczeniu w tłum ze sceny. Fajnie jest być w centrum uwagi. Wygląda na to, że Molly zapomniała, że to tylko fantazja. Ale jest szczęśliwa i nic więcej się nie liczy. Tata powinien trzymać się z dala od jej wyobraźni.
Molly właśnie opublikowała, że jest piosenkarką na swoim TikToku i już ma oferty. Terminy rezerwują się jeden po drugim. Każdy potrzebuje dobrych wokalistów, ale popularność Molly jest bardzo dziwna. Jest zabukowana na maksa. Miesiąc nie ma wystarczającej ilości dni na jej talent. Ale nie może odmówić koncertu w Sydney Opera House. Molly stworzyła nowy kalendarz, żeby nikomu nie odmawiać. Ale brakuje jednego dnia. Którego? Daj nam znać w komentarzach. Nowy taniec Molly powinien być hitem TikToka. A tata robi koktajl. Zobaczył przepis w programie telewizyjnym Dzień Dobry Seattle. Za mocno uderzył i lód jest teraz w całym domu. Jeden kawałek wleciał do bluzki Molly. Nie ćwiczyła tych ruchów. Internet uwielbia eksperymenty, a tata postanowił opublikować dziwny taniec córki. Molly wariuje, że jej reputacja jest zagrożona. Nie przeżyje takiego wstydu. I to wszystko wina taty. Wygląda jednak na to, że jej dziwne ruchy stały się nowym światowym trendem. Może powinna podziękować tacie i przeprosić, ale nie chce go rozpraszać. Gdy Molly jest na szczycie, musi nakręcić nowy filmik. Świat już widział tańczącą Molly. Czas, by ludzie usłyszeli jej magiczny głos. Bez statywu musi cały czas łapać mikrofon. Jej słowa słychać tylko częściowo. Wszystko dlatego, że tatę, który trzyma mikrofon, rozprasza ogromna mucha. Nagranie zniszczył głupi owad. Mała gwiazda ma pierwsze załamanie nerwowe. Cóż, przynajmniej mucha już nie będzie im przeszkadzać. Próby są wyczerpujące. Molly stara się jak może. Biedaczka dużo się poci. Boi się, że pot uszkodzi okablowanie. Teraz potrzebuje wentylacji w pokoju. Tata może zaoferować tylko wachlarz i ręce. Ale to nie wystarczy. Tata włącza maksymalny tryb nadmuchu turbo. Ale Molly przestraszyła się jego trzeciej ręki. Tata musi ją ożywić. Czy przez cały ten czas mieli wiatrak? Tak, ale Molly się to nie podobało. Tata postanowił nieco ulepszyć wiatrak. Zaczyna lepiej rozumieć gust swojej córki. Tryb maksymalny włączony. Zaraz, gdzie jest Molly? Zostały tylko ubrania. Musi być teraz w niebie. I nawet nie wzięła ze sobą ubrań. Otrzyjcie łzy, kochani. Nic jej nie jest. Tylko brała prysznic. A tata prawie zaakceptował stratę. Ten szkielet to jej kumpel. Molly marzy o pójściu na koncert Blackpink. Ale w jej mieście nie ma ich koncertów. Może zrobić własny koncert z lalkami Blackpink. Potrzebują tylko małej metamorfozy. Artystki są gotowe. Czas wyjść na scenę. Musi to zrobić. Gotowe. Czas wyjść na scenę, dziewczyny. 3, 4. Tata się z niej nabija. Uważa, że Molly jest za stara, żeby bawić się lalkami. Ale zamierza nakręcić filmik z występu swoich lalek. Wygląda na to, że tata bardzo szybko zmienia zdanie. Nie mógł się oprzeć zabawie takimi lalkami. Pierwsza piosenka Molly jest nagrana i przesłana do internetu. Tata jako pierwszy dostał powiadomienie. Ale piosenka nie ma jeszcze lajków. Tata postanowił dać swojej małej księżniczce wiele lajków. Pomóż mu, polajkuj ten filmik, proszę. A Molly się nie zdenerwuje. Tata tak bardzo to lajkował, że rozbił ekran palcem. Zgadnij, kto jest menedżerem trasy Molly. Ktoś, kto ma garnitur i ponad wszystko stawia jej dobro. Wow, może zaaranżował jej trasę z Blackpink. Molly, coś ci się stało? Z czego tata się tak cieszy? Wiedziała, że to piłka nożna. Ma więcej rozmawiać z wytwórniami i oglądać mniej sportów. Tata przypomniał sobie o jeszcze jednym hobby, które ma. To jedzenie. Wygląda na to, że nic nie może zepsuć rodzinnego obiadu. Ale Molly z jakiegoś powodu potrzebowała talerzy. I nie jedzą ze stołu. Dlaczego potrzebuje talerza? Marzy o platynowym albumie, ale za długo czeka na nagrodę. Robi go sama znacznie szybciej. Ona jest prawdziwą gwiazdą. Tatuś szuka skradzionego talerza w domu i jest bardzo zły. Molly uważa, że czas nauczyć się rozdawać autografy. Niedługo ludzie na ulicy zaczną o nie prosić. To musi być coś fajnego, może jakiś cytat albo coś. Podchodzi do tego bardzo poważnie. Efekt nadal jest smutny. Ale przynajmniej może pograć w kółko i krzyżyk. Kolejna próba. Inspiracja już tu jest. Ręka mistrza prowadzi pędzel po płótnie.
Nasza artystka przeżywa swój pierwszy kryzys twórczy, więc wariuje. Ale nagle to zrozumiała. Jej ekspresja to jej styl. Właśnie tego chciała. Pewnego dnia ten obraz będzie kosztował miliardy. Tak, nie spędza dużo czasu na matematyce. Musi pisać piosenki. Wspaniale, że nie przejmuje się zbytnio ich znaczeniem. O nie, jej klawiatura szwankuje. A może tak jest lepiej? Sama nie wiem. Nie mogę uwierzyć, że świat nie usłyszy tych zwrotek. Molly prosi tatę, by tata poradził sobie z głupimi gadżetami, które nie chcą, żeby była sławna. Teraz tata się tym zajmie. Wow, na klawiaturze jest tyle jedzenia. Nic dziwnego, Molly nie ma teraz talerza. Tatuś za bardzo się postarał i wybił najbardziej wciśnięte przyciski. Ale nie chce, żeby Molly się denerwowała, więc użył nieco więcej siły i zrobił naszyjnik z nazwą jej ulubionego zespołu. To naprawdę oderwało jej myśli od zepsutej klawiatury. Nadszedł czas, aby tatuś poszedł. Ale jak teraz będzie pisać piosenki bez klawiszy? Wygląda na to, że musi wybrać słowa bez tych liter. Molly ma bzika na punkcie plakatów Blackpink. Gdyby tylko mogła zrobić taki plakat, ale z nią samą. Od tego jest tata. Czas na fajną sesję zdjęciową. Trochę uroczo, trochę odważnie. Musi pokazać, jak głęboki jest wewnętrzny świat Molly. I jaka potrafi być zmienna. Tata znowu poleciał i zrobił salto w tył, lądując na plecach. Ten plakat wygląda dziwnie. Oczy Molly to jej wyjątkowa cecha, a nawet dwie wyjątkowe cechy. Wygląda na to, że tata tego nie naprawił. To pierwszy koncert Molly, to wielkie wydarzenie. Tata trzyma szalonych fanów z dala od sceny. Publiczność jest dość specyficzna. To tylko zabawki Molly i jej mama, ale wszystkim się podoba. Tata złapał buziaka od mamy jak bohater, prosto do serca. Rodzice rozkojarzyli się i zapomnieli, że ich kochana córka jest na scenie. Mamie podoba się ten rytm. Zna wszystkie słowa na pamięć. Świetnie sobie radzi. Jest prawdziwą gwiazdą K-popu. Nawet zabawki nie mogą usiedzieć spokojnie i zaczynają tańczyć. Molly nie jest już fanką Blackpink. To koniec. Jej marzenie się spełniło, więc potrzebuje nowego. O, telefon dzwoni. To Nikoś. Zaprasza ją do wzięcia udziału w kolorowym wyzwaniu. Jak może mu odmówić? Zaczynamy! W środku jest większy, ale niezbyt uroczy. Alberto od razu oznaczył swoje terytorium. Górne łóżko jest jego. Lubi być wysoko. Molly wybrała dolną koję. Odkąd spadła z klifu, boi się wysokości. Nikoś wybrał środkową pryczę. Jakby w ogóle został mu jakiś wybór. Ale jego plecak nie jest magiczny. Szkoda. Będziemy musieli zrobić wszystko sami. Potrzebujemy tylko niebieskich poduszek i koca. Molly jest całkiem popularna na Insta. Alberto nie ma Instagrama, ale jego kwiat to prawdziwy podróżniczy influencer. Molly dekoruje swoją ścianę. Teraz jej Barbie będzie tam mieszkać. Wreszcie ma nowe mieszkanie, które jej się podoba. Molly też to lubi. Ale nie podoba jej się ta półka. Ani ta. Ta też nie. Nie da się jej zadowolić. Ups, to prawie tak, jakby Nikoś był uczulony na magię. Roślina Alberto rośnie tak szybko, że nie wie, gdzie ją umieścić. Potrzebuje dużo miejsca dla swoich zielonych pociech. Zbudował więc specjalną strukturę do przechowywania każdej rośliny. Nikoś podaruje Molly kwiatek. Pewnie jej się spodoba. To takie słodkie i romantyczne. Alberto jest zazdrosny o swoje rośliny. Jest porywczym facetem. Gazeta Nikosia właśnie wpadła mu na kolana. Alberto oskarża go o kradzież. I zamierza się zemścić. Ale Nikoś nie ukradł mu rośliny. Zamówił ją przez internet. Ale wtopa. Alberto źle się czuje. Nie bierz tego do siebie. A może zrobimy imprezę? Z klaunem, balonami i magicznymi sztuczkami? Molly w ogóle nie podoba się ten pomysł. Klaun ma zieloną perukę? To niedorzeczne. Czerwona jest lepsza. Spektakl może trwać dalej. Ale teraz Alberto jest zrzędliwy. I nie polubisz go, gdy ma taki humor. Biedny klaun ledwo stoi. Nikoś też ma pewne zmiany. Hej, to nie peruka. Właśnie miał przeszczep włosów, a teraz będzie musiał zrobić kolejny.
cóż, będziemy musieli się bawić. Nikoś radzi sobie równie dobrze jak profesjonalista. Nikoś chce udekorować swoje łóżko, więc zrobił specjalną armatę. Przynajmniej trafił. Wow, strzela diodami LEDowymi. Nieźle. Alberto jest w mistycznym nastroju. Próbuje wywołać deszcz tańcem. Jeśli zrobisz to Shazamem, będą Imagine Dragons. Deszcz pomógł urosnąć jabłoni. Magia Molly padła. Czy ktoś ma ładowarkę? Molly się nudzi. Jej magia jest naładowana. Czas to wykorzystać. Może uda jej się zamienić ten mały makaronik w duży i miękki. Idealnie. Alberto podoba się jej poduszka. On też chce czegoś miękkiego. Ukradł jej magiczną różdżkę. I oczywiście nie potrafi tego zrobić dobrze. Jego jabłko zamieniło się w makaronik. Teraz jest oczywiste, że ukradł różdżkę Molly. I jest jeszcze gorzej. O, wróciło do normy. Znowu jest szczęśliwy. O-o. Nikoś studiuje rośliny i ma już całą kolekcję. Alberto nie podoba się bałagan, który zrobił. Chwytaj dmuchawę do liści. Trzymaj się mocno. Ty też, Nikoś. Nie, żeby to pomogło. Nikoś zgubił nawet zegarek. Alberto właśnie wpadł na szalony pomysł. Co powiesz na zrobienie zegarka z liści? Teraz patrzenie na czas jest miłe. I już nie będzie się spóźniać. Molly uwielbia eksperymentować ze swoim makijażem. Ma magiczną szminkę. Jej wizażysta jest prawdziwym profesjonalistą. Ale jej się nie podoba. O, tak bardzo się starałem i zaszedłem tak daleko. Nawet lalki muszą spać. Powinny więc mieć własne łóżka, koce i poduszki. Zróbmy Molly dowcip. O, to nie jest miłe. Czy muszą ją tak traktować? Ma koszmar. Obudziła się otoczona błękitem i dinozaurami. Bardzo zabawne. Musi się odegrać. Różowe okulary, aby świat wyglądał pięknie. Pokochają to. Co za kolorowy żart. Obudzili się w swoim najgorszym koszmarze. Aż boją się rozglądać. Nie spodziewałeś się tego, co? Alberto spędza dużo czasu na ogrodnictwie. Motyle kochają jego rośliny. A Molly uwielbia motyle. Ona naprawdę je kocha. Chce powiesić je na swojej ścianie. Wyglądają, jakby tańczyły w powietrzu. Jej życie to taka bajka. A wszystkie motyle Alberto go opuściły. Jeśli je kochasz, pozwól im odejść. Plecak Nikosia nie ma dna. Można znaleźć w nim wszystko. Nikoś jest gotowy na dosłownie wszystko, co przyniesie mu życie. Lubi szybko budować, a później zadawać pytania. I zaraz zacznie pracę nad nowym projektem. Czy zdobędzie za to Nagrodę Nobla? A może przynajmniej przyjmą go do Caltechu? Przeliczył się. Czy to było celowo? Spójrz na jego rakietę. Dotrze na Marsa przed Elonem Muskiem. Ale na razie ta rakieta będzie tylko jego półką. Nie, nie naciskaj niczego! Dokąd idziesz? Nie naciskaj wszystkich przycisków. Teraz musi zostać przetworzony. Ten przycisk usuwa śmieci. Molly ma tak wiele rzeczy i nie ma ich gdzie kłaść. Te strzały nikomu nie pomagają. Spróbuj zamiast tego użyć Google Maps. Ale będą z nich świetne półki. Tutaj może trzymać swoje rzeczy. To świetne wykorzystanie przestrzeni. Alberto nie radzi sobie tak dobrze. Zapomniał naładować swoją magię. I nie wyszło tak, jak planował. Kosmetyki Molly są w idealnym miejscu. Teraz wszystko wygląda ładnie. Nikoś kocha dinozaury. Myśli, że będą tu bezpieczne. A jeśli zaatakuje je meteoryt? Maluje je na niebiesko, aby je ukryć. Ale jak tylko się odwróci, zaczynają uciekać. Ich uwagę przykuł ogród Alberta. Nikoś bardzo broni swoich dinozaurów. Nadal musi dokończyć planer.
Tak zorganizuję swój harmonogram. Aby powstrzymać dinozaury przed ponowną ucieczką, ustawi kilka meteorów, aby ich strzegły. To wredne, ale działa. Nikoś bardzo chce podróżować. Tam jest wielki świat. Jest młody i ma tyle miejsc do odwiedzenia. Gdzie tym razem skończy? Ups, okej, nie każdy cel może być niesamowity. Niektóre z nich są niebezpieczne. Molly też chce podróżować. Ale upuściła kulę ziemską i pękła. Nigdy więcej wyimaginowanych podróży. Molly czuje się źle, że to zepsuła. Ale Nikoś nie jest tak zdenerwowany. Akurat wpadł na dobry pomysł. Teraz Nikoś może lepiej przyjrzeć się ślicznej buzi Molly. Od 2 dni czekają na dostawę. A teraz wreszcie jest! Ogromne lody! Molly zabiera swoją porcję, ale prawie zapomniała zapłacić. Trudno jest oddać pieniądze. Po drodze roztopiły się lody Nikosia. Szkoda! Byłoby jeszcze gorzej, gdyby lody Alberto i Molly też się stopiły. Dlaczego tylko on ma być smutny? Byłoby szkoda, gdyby lody Molly też się zniszczyły. Nie wybaczy Nikosiowi. Musi mieć ostatnie słowo. Smacznego, Nikoś! Lubisz zimne frytki? Molly trochę się to podoba. Gdy tylko Nikoś skończył swój relaksujący prysznic, znów się zestresował. Jego ręcznik zniknął. Będzie musiał pożyczyć jakiś od Molly. Łatwo rozpoznać złodzieja ręczników po różowym śladzie na jego twarzy. O, jest ręcznik Nikosia. Ale czyj ręcznik ma Molly? Czy spodobają jej się zielone włosy? Po prostu nie możemy się zdecydować, czyje łóżko jest najlepsze. Kolor jest najbardziej kontrowersyjną częścią. To może chwilę potrwać. Wszyscy myślą, że ich łóżka są najlepsze. Ktoś inny musi nam pomóc. Hej, co się dzieje? Ktoś potrząsa magicznym pudełkiem. Uważaj na tę magię. Miejmy nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Nic nam nie jest, ale czyje łóżko jest w końcu najlepsze? Czy możecie nam pomóc w podjęciu decyzji? Zielona koja Alberto, różowe łóżko Molly czy niebieskie Nikosia? Głosujcie w komentarzach. Dziękujemy. Molly zrobiła półkę, a teraz kończy krzesła. O tak! To jest dziki zachód, a Karola poluje na głowy facetów, którzy rzucają swoje dziewczyny. Molly zrobiłaby wszystko, żeby tylko nie płakała. Karolina planuje dekoracje, a jej siostra ma mnóstwo pomysłów. Dzieci i ryby głosu nie mają. Ale obie zgadzają się, że ściana powinna być jadalna. Bierzmy się do pracy. Wykupiły wszystkie słodycze ze sklepów w okolicy. Przynajmniej teraz mają dużo jedzenia. I dekoracji. Świętujmy! Ale od czego by tu zacząć? Skittlesów, makaroników czy cukierków? Napisz, co wolisz poniżej. Karolina przeglądała stare zabawki i znalazła pistolet na wodę. Ręce do góry! Nie uratuje cię nawet ręcznik. Ta broń już nie działa. I nie musi. Ale Molly jej tego nie odpuści. Oko za oko. Molly uwielbia słodycze. Pomagają jej się skupić. Ups. Podłoga też je uwielbia. Oddawaj. Zabiorę to z powrotem. Teraz jest plama. Ale ten dywanik to przykryje. To zbrodnia doskonała. Cała paczka pączków. Czy Molly zje je wszystkie? A co z Karoliną? Molly zainspirowała się i zrobiła fajne lustro. Dla obu dziewczyn. Karolina nie może się oprzeć. Podczas gdy Molly dekoruje, Karolina przeżuwa. Odłożyła pudełko. Trochę ją poniosło. Dobrze, że pudełka nie zjadła.
Mleko i ciasteczka są jak medytacja. Ale ciasteczka nie trwają wiecznie. Molly jest spięta. Pomogła swojej starszej siostrze. A teraz Karolina może jej pomóc. To jest ogromne ciastko. Nie zmieści się nawet w szklance. A buzia Molly jest za mała. To ciasteczko potrzebuje całego basenu. I całego zapasu mleka w domu. Musiałyśmy nawet ukraść trochę sąsiadowi. To wszystko dla ciebie, Molly. Karolina posadziła roślinkę w wiaderku po lodach. Wygląda uroczo. Molly chce, żeby wszystko tutaj było słodkie. Nawet rośliny. Picie rodzi owoce. Zbierzmy je. I podzielmy się. Karolina zrobiła ogromny makaronik z piankoliny. A Molly próbowała go ugryźć. Przykleiła się do niego jak guma do spodu nowiutkich tenisówek. Tego się nie je. Molly jeszcze nie skończyła. To była dopiero pierwsza runda. Światło jest zrujnowane. Nie spodziewałam się deszczu lodów. Karolina jest straszną bałaganiarą. Ale jest gotowa pomóc. Współpraca jest szybsza i przyjemniejsza. Lodowa lampka jest niesamowita. Jest wspaniała. O, rodzynka. Pokój robi się świetny. Karolina złapała się na gumę do rzucia. A teraz utknęła. Tylko Molly może jej pomóc się wydostać. Guma do rzucia to jej specjalność. Każdy wygrywa. Koniec skittlesów to zła wiadomość. Ktoś zjadł ich za dużo. Karolina zamierza złapać przestępcę. Nie będzie w stanie oprzeć się temu obrazkowi. I oto nadchodzi. Molly próbuje wylizać drogę do cukierka. Dziewczyny wydały wszystkie pieniądze na słodycze. Nic im nie zostało. Ale Molly ma plan. Wróżka Zębuszka ma pieniądze. Możemy ją po prostu oszukać. Ale zamiast zęba użyjemy protezy babci. To świetny pomysł. Będziemy bogate. Szczęki babci są bezcenne, ale zadowolimy się dużym czekiem. Dziewczyny chcą zrobić własny karmel. Potrzebują bardzo dużo cukru. To może być niebezpieczne. Ale próba zmiany ich zdania jest bezcelowa. Dziewczyny tracą kontrolę. Tylko jedna kropla naładowała Molly jak błyskawica. Jest nie do poznania. Jest jak króliczek Energizer. To wyraźnie za dużo cukru. Potrzebujesz kawy i cukierka. Karolina już zapomniała o swoim byłym i pisze teraz z nowym facetem. Więc Molly kradnie jej słodycze. Ale może już czas zabrać się do pracy? Słodki pokój sam się nie zbuduje. Używamy Nutelli jako cementu. O wiele lepiej. Karolina chroni się słodką ścianą. Teraz jej słodycze są bezpieczne. Ups. Molly je Nutellę i cegły. Czy potem zje Karolinę? Laptop nie pasuje do pokoju. To koniec świata. Ale Karola może to naprawić. Kolorowe naklejki sprawią, że jej laptop będzie słodszy. Od razu lepiej. Ale oczywiście Molly tu jest, żeby wszystko zepsuć. Zawsze jej przeszkadza. Zepsuła laptopa i naklejki. Może zjadłyśmy za dużo słodyczy? Boli mnie brzuch. Molly ma pomysł, jak być zdrowszą. Cukierek na patyku będzie świetną motywacją. Karolina powinna była poprzeć ten pomysł.
Musimy to opatentować. Karola jeszcze nigdy wcześniej tak szybko nie biegała. Kiedy już prawie była na mecie, okazało się, że cukierek to jedno wielkie kłamstwo. Karolina rzuca słodycze, więc Molly też powinna. Sól zamiast cukru zmieni przepis. Molly niczego nie podejrzewa. Dobrze pachnie. Mogę spróbować? Och, co to za dziwny smak. Chcesz trochę cukierków? Molly nigdy wcześniej nie odmawiała. Ale to jest bardzo, bardzo, bardzo kwaśny cukierek. Zbyt dużo słodyczy szkodzi zębom. A ból zęba jest nie do zniesienia. Tata zabrał dziewczynki do dentysty. A teraz wróżka zębuszka już nigdy nie wróci. Miejmy nadzieję, że czegoś się nauczyły. Nigdy więcej cukierków. Od teraz tylko zdrowa żywność. Będziemy też musiały przerobić pokój. Tak, żeby pasował do ulubionej gry taty. Rośliny kontra zombiaki.